Magiczne przesłanie od wróżek. Witam serdecznie wszystkich Państwa na moim kanale Orakel Miłości Uloeli i na przesłaniu anielskim na ten właśnie tydzień grudniowy. Zobaczmy, co wyciągnęłam dzisiaj, jaką kartę i co ta karta chce nam przekazać. Dziękuję za Waszą obecność. Cieszę się, że jesteście. Wszystkich nowych subskrybentów witam serdecznie, a Państwa, którzy pierwszy raz odwiedzają mój kanał, proszę, by zasubskrybowali Państwo mój kanał z dzwoneczkiem u góry. Chcę, byście zostali na moim kanale na dłużej, więc wciśnijcie subskrybuję i dzwoneczek u góry będzie Wam zawsze dawał informacje z YouTube'a o moich nowych wróżbach kolektywnych, o horoskopach, poradach, rytuałach. Zapraszam. Proszę również o komentarze i lajki. Państwa, którzy są w potrzebie, zapraszam na wróżby indywidualne. Wróżby indywidualne odbywają się na podstawie Waszych zdjęć, Waszych dat urodzenia i Waszych konkretnych pytań do kart. Wtedy skupiam się osobiście tylko na Państwa pytaniach i Państwa problemie. Mój adres e-mailowy znajdą Państwo pod każdym moim filmikiem i w komentarzach, więc napiszcie, jeśli potrzebujecie wróżbę indywidualną. Ja na pewno od razu odpiszę. Teraz zobaczmy, co kryje się za tą wspaniałą anielską kartą. Mamy parę anielską. Anioła, męskiego, mężczyznę i kobietę anioła. Razem trzymają się za rękę i wiele aniołów, kwiatów jest wokół nich. Również piękny ogród, zielony, tak jak męski anioł jest ubrany w kolor zielony, czyli kolor nadziei. Nadziei na piękny, wspólny czas, na miłość. Również kobieta anioł ubrana jest w pastelową sukienkę o kolorze przypominającym róż. Oczywiście kolor różowy, delikatny kolor różowy, jest kolorem miłości. Widzimy również białego konia, który jest tutaj symbolem niewinności. Jest to jednorożec, czyli magiczny koń. I biały koń mówi o tym, że jest to miłość jeszcze początkująca, niewinna. Piękna atmosfera, wieczór, księżyc, tajemnica. Tajemnica, która unosi się nad tą parą, nad tą miłością. Dużo amorków, aniołków, które grają piękną muzykę na harfach, na instrumentach, które rzucają kwiaty, które przypatrują się zakochanej parze. W powietrzu unosi się atmosfera miłości. Zobaczmy, jaki tytuł ma ta karta. Małżeństwo. Kochani, jeśli myślicie o sfinalizowaniu związku, o małżeństwie, o zaręczynach, ślubie, to na pewno najwyższy na to czas. Na pewno ten tydzień jest właściwy, by podjąć jakieś ważne kroki, by sfinalizować Wasz związek.
Wróżki łączą się z ludźmi świętującymi szczęście zaślubin. Czyli ślub, zaślubiny w pięknej, bajecznej wręcz, malowniczej atmosferze. Zobaczmy, kochani, co wróży ta karta jeszcze dla waszego związku. Na pewno wróży ona szczęście, piękną miłość, piękny czas, spełnienie emocjonalne, uczuciowe, miłosne, romantyczność. Zobaczmy jednak, co mówi o tej karcie dr Doreen Virtue w swojej książeczce. Małżeństwo. Wróżki łączą się z ludźmi świętującymi szczęście zaślubin. Wyciągnąłeś tę kartę, ponieważ twoje pytanie wiąże się z zawarciem związku małżeńskiego. Ta szczególna karta ma bardzo wiele różnych znaczeń. Zwracaj więc uwagę na reakcję swojego ciała, gdy będziesz czytał możliwe interpretacje. Teraz przeczytam te dodatkowe interpretacje tej karty. Zwróćcie więc uwagę na reakcję waszego ciała i na impuls, który odczujecie, które zdanie, która interpretacja poruszy was. Na pewno ta będzie właściwa. Dodatkowe znaczenia tej karty. Gratulacje! Wkrótce zawrzesz związek małżeński. Twoje małżeństwo potrzebuje uzdrowienia i poświęcenia mu więcej uwagi. Wróżki chętnie ci w tym pomogą, jeśli tylko je o to poprosisz. Wkrótce poznasz kogoś ważnego na ślubie. W twoim związku pojawiła się potrzeba większego zaangażowania. Przyznaj się przed sobą do swoich prawdziwych uczuć dotyczących małżeństwa. Ktoś ci bliski zawrze niebawem związek małżeński. Twoje życiowe cele wiążą się z pomaganiem innym w sprawach uczuciowych, związkach lub małżeństwach oraz skojarzeniem par. To były te rozmaite interpretacje tej właśnie karty pod tytułem małżeństwo. Jeśli ty nie zamierzasz zawrzeć małżeństwa, jeśli ty nie planujesz ślubu, to być może właśnie karta ta chce ci pokazać, że będziesz świadkiem jakiegoś ślubu lub będziesz pomocny dla kogoś w sprawach uczuciowo-miłosnych. Lub banalnie interpretując tę kartę, byś poświęcił więcej czasu na sprawy miłosne w twojej relacji, w twoim małżeństwie. Być może weszła normalna rutyna w wasz związek. Nie jesteście już romantyczni, intymni, nie macie czasu na piękne, wspólne, emocjonalne momenty. Ta karta ma ci przypomnieć o tym, że romantyczność i odnowienie tych pięknych uczuć, które były na początku, jest bardzo ważne w waszej relacji czy w małżeństwie. Także jest to jakiś impuls, byś przemyślała wszystkie swoje sprawy dotyczące twojej relacji czy małżeństwa. Zobaczmy jeszcze trzy anielskie klucze. Silke Bada, które mają otworzyć drzwi do twojego własnego serca, które pozwolą ci, być może wesprzą cię w rozwiązaniu jakichś blokad. Zrelaksuj się. Zrelaksuj się. Być może jesteś spięty, spięta i zablokowana na sprawy miłosne.
Więc daj sobie czas na normalny relaks. Wybaczaj sobie i innym. Jeśli były jakieś popełnione błędy, zostałaś zraniona w swojej relacji, wybaczaj i zaczynaj od nowa. Zaczynaj, spróbuj jeszcze raz. Miej odwagę się zmienić. Widzimy tutaj anioła, który przechodzi przez bramę, czyli przechodzi jakąś transformację, jakąś zmianę. Ta zmiana jest konieczna. I nie blokuj tej zmiany, nie bój się tej zmiany. Nie bój się zmian w Twoim życiu lub nowych sytuacji, nowych ludzi, nowych znajomości. Zmiana jakaś w Twoim życiu przyniesie Ci nowe pomysły, nowe doświadczenia. Nie bój się czegoś zmienić w Twoim życiu. Takie rady dały nam dzisiaj anioły. Przemyślcie sobie te wskazówki. Być może któraś z tych wskazówek jest niezbędna, by polepszyć Twoją relację, Twoje małżeństwo. Piękna wróżba. Weźcie sobie ją do serca. Dziękuję za Waszą obecność i mam nadzieję, że odwiedzisz mnie częściej i że zasubskrybowałeś mój kanał. Do usłyszenia więc już wkrótce.